Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, oczywiście chcemy wyznać grzechy i otrzymać rozgrzeszenie, ale przecież nie tylko, bo kapłan ma być naszym kierownikiem. Kierownikiem naszej duszy ma pomóc nam w podniesieniu się z grzechów, byśmy odwracali się od zła. Dlatego jeżeli ktoś by chciał ograniczyć kapłana tylko do tej funkcji, by wysłuchał grzechy i udzielił rozgrzeszenia, no byłoby to zubożeniem. Oczywiście przede wszystkim tutaj mam na myśli stałych spowiedników, no bo trudno wymagać od kapłana, który nas nie zna, jeżeli przystępujemy do różnych kapłanów, żeby nas poprowadzili taki w sposób konkretny, no, w naszym życiu duchowym. Oczywiście rady nam udzielą, ale no nie będzie to takie ścisłe kierownictwo, dlatego warto mieć no, po prostu takiego swojego powiernika. Nie wszyscy oczywiście potrzebują takiego kierownictwa. Są osoby, które w ogóle na różnym etapie życia też, niektórzy potrzebują u początkach jakiegoś takiego rozwoju swojej wiary, takiego kierownika, później już nie. Niektórzy gdzieś tam w środku swojego życia, niektórzy pod koniec mają większe trudności w oskarżaniu się, znalezieniu jakichś grzechów, wad. A więc jakby nie można jednej miary przyłożyć i są na pewno dusze, które potrafią doskonale no, same rozeznać na modlitwie gdzieś z Panem Bogiem wiele spraw przedstawić. Także nie potrzebują takiego stałego kierownika, wystarczy im spowiedź po prostu, do której przystępują no, regularnie. Ale myślę, że dla większości osób, dla większości dusz jednak takie kierownictwo jest błogosławione i dobre. Dlatego warto się modlić, jak ktoś nie ma takiego kierownika, do Pana Boga, żeby udało mu się znaleźć takiego kierownika duchowego, stałego spowiednika, który po prostu pomoże nam, będzie nas, poprowadzi nas. Jakie jest zadanie kapłana? Oczywiście oprócz tego najważniejszego, sakramentalnego, by udzielił nam łaski przebaczenia grzechów, darowania grzechów, by zlał na nas krew Chrystusa, na naszą duszę. Oprócz tego, jako kierownik naszej duszy, ma za zadanie z jednej strony zniweczyć w nas grzech całkowicie, starać się wyplenić grzech z naszej duszy, a z drugiej wyrabiać w nas cnoty z tej drugiej strony. A więc to jest jedyne zadanie, nie ma innego. Znaczy tak sformułowane oczywiście, to się odbywa w spowiedzi świętej. Ma nas odcinać od grzechu, wyplenić zło z naszej duszy i pomóc nam w urabianiu cnót, byśmy przed Panem Bogiem wzrastali w świętości. I dlatego spowiednik musi być osobą bardzo odpowiedzialną za naszą duszę. On bierze ogromną odpowiedzialność za prowadzenie nas po tej drodze duchowej. Dlaczego tak ważne jest, że kapłan nas prowadzi? Czy nie może być właśnie tak, że sami byśmy przez czytanie z Pisma Świętego, jakieś lektury duchowe, sami nie moglibyśmy się prowadzić, znaczy z pomocą Bożą oczywiście. I otóż tutaj przychodzi z pomocą fragment Słowa Bożego. Na pewno każdy zna tę historię Szawła, który został nawrócony przez Pana Boga i stał się Pawłem, świętego Pawła. Historia, jak idąc do Damaszku, chciał tam zabić wszystkich chrześcijan, wtrącić ich do więzienia i wtedy objawił mu się Pan Jezus. I wtedy stracił wzrok. Było to dla niego no, mocne wydarzenie. Nawrócił się. I chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół. Tam Pan Jezus powiedział do niego: idź do Damaszku, do tego miasta, do którego zmierzasz. Tam spotkasz człowieka imieniem Ananiasz, to był kapłan. On powie ci, co masz dalej czynić. Dlaczego Pan Jezus powiedział, żeby Paweł, święty Paweł, poszedł do kapłana i on mu powie, co ma dalej czynić, jak sam mógł mu to powiedzieć bezpośrednio. Przecież objawił mu się. Bo Chrystus chce posługiwać się
narzędziami tutaj na ziemi bożymi, czyli kapłanami w prowadzeniu nas. Jest jeszcze drugi powód taki z naszego życia, dla którego polecamy się kierownictwu kapłanowi, osobie duchownej. Zwróćmy uwagę, że w różnych dziedzinach wiedzy jest ich dużo, nauka idzie z postępem, wszyscy nie jesteśmy biegli w różnych rzemiosłach, no w ogóle w tym, co człowiek może, w czym się może doskonalić. I czy jeżeli chcemy w jakiejś dziedzinie coś wykonać, czegoś się dowiedzieć, to idziemy na studia, żeby posiąść całą wiedzę? Nie, idziemy do specjalisty. Po co my mamy szukać i zgłębiać całą tą wiedzę, całą tą dziedzinę, żeby się dowiedzieć albo wykorzystać no coś jednego, co nie dotyczy całości naszego życia? Idziemy do tego, kto się na tym zna, kto jest mistrzem w tym. I podobnie jest z naszym życiem duchowym. Nie idziemy na studia teologiczne. Każdy by mógł je skończyć, poznać zasady życia chrześcijańskiego, czytać książki, rozważać wszystko i tak współpracować z łaską Bożą. Ale nie musimy tego robić. Kapłan jest do tego przygotowany. On zna dziedziny, tajniki życia duchowego. Jest do tego przygotowany, żeby nas poprowadzić. A więc skorzystajmy z jego rad. On ma być dla nas mistrzem, a my uczniem. I tak to powinniśmy widzieć w kierownictwie duchowym. Także naprawdę jest to dla nas ułatwienie i błogosławieństwo, że tak może być, że Pan Bóg daje nam takich kierowników duchowych, którzy będą nas prowadzić, wspomogą nas. Chciałbym powiedzieć jeszcze o takim błędzie, który się pojawił już no właściwie w XIX wieku, ale trwa do dzisiaj i myślę, że teraz nawet się bardziej rozwinął, przybrał inną formę. Jest to taka herezja amerykanizmu, ponieważ to powstało w Ameryce i papież Leon XIII potępił tą herezję. Na czym polegał ten błąd amerykanizmu? Był to błąd, który no tak uważano, część katolików uważała, że Duch Święty, ponieważ jest przecież Bogiem, ma moc prowadzić każdego człowieka tak, jak chce. I że trzeba się Jemu poddać i nie potrzeba nam żadnych pośredników. Po co? Przecież Duch Święty może wszystko. On może zlewać łaski, dawać jakieś dary bezpośrednio i mamy się poddać Jego prowadzeniu. Bez żadnych pośredników. I ten błąd został potępiony. Zwróćmy uwagę dzisiaj. Dzisiaj też jest ogromne takie otwarcie na Ducha Świętego. Oczywiście nie mówię, że to jest złe. Bardzo dobre, że potrafimy zwracać się do trzeciej osoby boskiej, do Ducha Świętego, prosić Go o pomoc w różnych potrzebach. Ale nie można uważać, że Duch Święty poprowadzi nas i nie potrzeba nam dlatego żadnych pośredników. Trzeba być spontanicznym, wszystko jakby Pan Bóg zaradzi. Nawet jeżeli będziemy szli w jakiś błąd, to Pan Bóg wszystkiemu zaradzi. Otóż nie, bo możemy popaść w straszny subiektywizm. Możemy oceniać wszystko. Nam się może wydawać, że to Duch Święty nas prowadzi, że to jest od Ducha Świętego, a tymczasem szatan może, małpując Ducha Świętego, posługiwać się tym samym, żeby nas odwieść od Pana Boga. A więc bardzo łatwo można popaść w błąd i zatracić drogę prowadzącą do Pana Boga. A więc poddajmy się pod kierownictwo kapłana, kierownika duchowego, bo możemy bardzo pobłądzić. Oczywiście przecież wierzymy, że Duch Święty kieruje tym kierownikiem, spowiednikiem, naszym kapłanem, i módlmy się o dary dla Niego, by On rzeczywiście działał w mocy Ducha Świętego dla nas, byśmy byli otwarci na to działanie, byśmy byli ulegli działaniu Ducha Świętego. Ale nie myślmy sobie, że bez żadnych pośredników samo tylko wołanie Ducha Świętego tutaj no, wszystko załatwi. Można bardzo łatwo popaść w błąd. Oczywiście nie mówię, że tak zawsze będzie. Duch Święty też nas bezpośrednio prowadzi, daje nam natchnienia. Ale trzeba być ostrożnym
w sytuacjach niejasnych tego, co się dzieje w naszym życiu duchowym, właśnie lepiej pójść do kapłana, do spowiednika, powiedzieć mu o tym. Wtedy będzie mógł nas utwierdzić, czy ta droga jest słuszna, czy te natchnienia pochodzą od Pana Boga. Także poddajmy się pod kierownictwo duchowe, dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu przez Jego narzędzia, które tutaj ma na ziemi, a więc przez kapłanów, świętych kapłanów Kościoła katolickiego. Pomódlmy się w intencji wszystkich kobiet, które chcą dokonać aborcji, aby zrezygnowały z tej drogi, by też miały pomoc w ich trudnej sytuacji, znalazła się odpowiednia pomoc dla nich i by urodziły te dzieci. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za wasze wsparcie, to dzięki niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.